witam Państwa serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj na jedną z plantacji. Piękna plantacja, Piotr, zobacz, wszystko pod siatkami. Założona tu jednego z naszych klientów. Klient kilka lat temu od nas brał krzewy. No, powiedział, że coś nie radzi sobie z cięciem, drobnieją mu owoce, głównie na liberty tutaj. Dlatego przyjechaliśmy tak chyba 2 lata po zakupie, żeby pokazać, jak przeciąć te krzewy. Mam nadzieję, że to będzie pomocne też i również tutaj dla naszego klienta. Pierwsze, co robimy przy takich krzewach, zwłaszcza przy liberty, które mocno się krzewi, tak? Wycinamy wszystko to, co jest niepotrzebne na dole. Czyścimy te doły. Takie pędy, które już są owoconośne na dole, usuwamy wszystkie, bo one są totalnie niepotrzebne. Możemy zostawić taki młody pęd, na przykład, który będzie nam z czasem odmładzał roślinę. Te wiotkie niefajne w ogóle byśmy usunęli, bo one są niepotrzebne, przymrożone. Czyścimy wszystko to, co już w zeszłym roku miało owoce. To wszystko miało owoce. Można część obłamać, bo to wprawieni ludzie, którzy tną, jedną ręką tną, drugą obłamują w tym samym czasie. To wszystko tutaj usuwamy, bo to jest niepotrzebne. Wszystkie pędy, które się krzyżują na boki, tutaj zobaczmy, mamy tak, tu były pędy, tu jest pęd, przy którym w zeszłym roku tu owocowało, tak? A niżej tu zawiązało przyrosty na jednorocznych przyrostach i zawiązało pąki kwiatowe. Obcinamy całą górę, bo ona jest niepotrzebna i te owoce będą nieistotne. Obrywamy nadmiar ich, bo nie chodzi nam o ilość owocu sztuki, tylko o wielkość tych owoców. Wagowo, jak będą na przykład 4 drobne owoce, a 2 grube, no to wagowo wyjdzie bardzo, bardzo podobnie. Lepiej, żeby wyszły grube te owoce, bo w obecnym czasie liczy się jakość owocu, a nie jego ilość. Tu mamy bardzo młode krzewy i zobaczcie, na przykład tu mamy rozwidlenie, czyli taka jedna wiecha, która wystarcza, jest na dobrej wysokości, patrząc na całą plantację, tak, na cały rządek tego liberty. Ale mamy taki pęd, który się mocno wybujał do góry i on dalej idzie w górę, zobaczcie. Tu będą owoce fajne, tylko że znowu za rok, jak tutaj przyjdzie nasz klient, za rok albo za 2 lata, to już trzeba będzie po drabinie rwać ten pęd jeden, nie? Dlatego ja bym go chrobotnął od razu gdzieś tutaj, żeby on się tu rozkrzewił i były owoce na tej samej wysokości. Z roku na rok będziemy ten pułap podnosić, żeby maksymalnie były do wysokości podczas owocowania barków, a zimą te gałęzie, żeby były na wyciągnięcie ręki. Zimą tak, ale podczas owocowania one będą się rozkładały, czyli do wysokości barków. Pracownik najlepiej jest najbardziej efektywny przy rwaniu tu, tu, ewentualnie tu. Nikt nie lubi leżeć, nikt nie lubi chodzić po drabinie. A nam też nie zależy na tym, żeby te owoce były szukane, tylko żeby rwacz urwał jak najwięcej, bo nas pogoda goni, dlatego że mamy za chwilę deszcza, albo mamy kolejne parcele do oberwania. No i ograniczoną liczbę ludzi, bo co roku mamy ich coraz mniej, prawda? Więc tutaj standardowo następny krzew. Wycinamy to, co jest stare jakieś, albo brzydkie. Całe doły czyścimy. Tu na dole nie powinno być żadnych owoców. Tutaj zobaczcie, mamy taki fajny przykład pędu, który starzeje się bardzo szybko. Tu mamy młody pęd. On był porażony latem tutaj jakąś chorobą grzybową. Wydaje mi się, że to było chyba zamieranie pędów, ale nie wiem, czy jest do końca przypalone, bo ma strupy. Ja bym zastosował tutaj Nordox. Teraz nawet, tak? Zaraz, jak będzie ciepło w przyszłym tygodniu, żeby to przypalić. I obcinamy to, co było w zeszłym roku owoce, z tymi największymi krostami, zostawiając jeden pęd. Żeby owoce były grube, należy pamiętać, co byliśmy przed chwilą na plantacji u Hani Moscardo, też nam powiedziała, że jak mamy jeden pęd, zobaczcie tu, wychodzący z ziemi, a on się gdzieś tam dalej dzieli, zostawiamy maksymalnie jedną wiechę, góra dwie na jednym pędzie. Czyli to, co niepotrzebne, ucinamy na przykład, możemy uciąć tu. Ja bym uciął tu, poniżej owocy, żeby to w tym roku wypuściło pędy owoconośne na przyszły rok, żebyśmy za rok mogli to uciąć, czyli odmładzali krzew. Każda gałąź może owocować tylko raz w swoim życiu. Żeby nie owocowała 2 razy, bo owoce będą na pewno drobne i brzydkie. Utniemy go tu, tak? I on zrobi wiechę i pójdzie tu. Znowu będzie się kładł dalej. Jeżeli go utniemy niżej, on zrobi wiechę i owoce będą na równi z całym krzewem.
Chodzi o to, że równo ze wzrostem całego rządka ucinamy na takiej wysokości, żeby krzewy były równe. A potem go nie będziemy wycinać, tylko będziemy na nim budować i wyżej, tak? Tak, wyżej. A za 3 lata, tak, na przykład za 3 lata ten pęd będziemy całkiem usuwać, bo wyjdą nowe skorzenia, tylko te nowe już utniemy nie tu nisko, tylko już utniemy wyżej, tu gdzie chcemy mieć finalnie owoce, ale już plantacja będzie wyższa. Chcemy wyeliminować po prostu to, że idą rwacze i tak, jedne krzewy rwą na kolanach, a drugie po drabinie, tak? Musimy to też na to zwracać uwagę, no bo to tempo rwania rządków, gdzie mamy stado ludzi na tak wielkiej plantacji, no musi być w miarę równe, żeby dopasować to samo tempo. Tu usuwamy oczywiście standardowo wszystko to, co drobne, idące w bok, krzyżujące się pędy. To, co gdzieś nam idzie w bok, tu do kolejnego krzewu usunięte powinno być. Tu zobaczcie pęd, który został zostawiony. On tutaj będzie owocował, ale jak tu przyjdzie masa liściowa i przyjdzie kobita rwać, to ona nawet tych owoców pod tymi liśćmi nie zobaczy. Nie będzie chciała ich szukać. Nie ma sensu, żeby one tam po prostu były. No jak pan dobrze pilnuje, to szukają. Jak pan dobrze pilnuje, to szukają, ale tu tego zostawimy, może on się rozkrzewi fajnie, nie? Tu wszystko to można, mówię, albo oberwać, albo obciąć. O, tego tu nie powinno być. O, tu nadmiar pąków kwiatowych oberwać. Nie tak dużo i to by się przydało. Tak. Słucham? Może te pączki by się przydały. No ale no to właśnie... Przewiduje pan, będzie ćwiartka, to znaczy 25 gram? Znaczy, proszę pana, z jednego pąka zostawionego tu, tak? No. Kwiatowe, z jednego pąka będzie, tak jak rozmawialiśmy z Hanią, może być od 5 do 10 kwiatów, tak? Jeżeli zostawimy za dużo tutaj, słabej jakości pąków, które będą tutaj, ale nie będą to dobrej jakości owoce, one będą zabierały nam wigor i wagę tego owocu na górze. Im więcej zostawimy na górze, a mniej na dole, tym większą masę owoców zbierzemy. Sztuk mniej, ale masę większą zbierzemy. A w tej chwili no niestety musimy patrzeć na to, że liczy się jakość tego owocu, czyli wielkość. No, tak jak kiedyś było 12 z plusem i wszystko zabierali, tak teraz szukają 15 z plusem, nie? Zasada ta sama. Tu mamy to, co by owocowało. Zobaczcie, stary pęd. A tu mamy na tej samej gałęzi już dwa nowe. Obcinamy ten stary. A dlaczego czopa robimy? Czopa. Najlepiej ciąć pod skosem, nie na płask, zostawiając centymetr, góra centymetr do półtora. Wiem, że przy drzewkach to na płasko się robi praktycznie, nie? Żeby tam jakiś rak nie wchodził i tak dalej. Tutaj no ci starsi plantatorzy, nawet dzisiaj Hania mówiła nam, że powinniśmy zostawiać centymetr, ona ma 25 lat doświadczenia i plantacja zdrowa i wszystko tam jest naprawdę szałowo prowadzone, więc ja też nie zamierzam tam może tego negować. Ja osobiście też zawsze zostawiałem takiego czopa do centymetra maksymalnie, gdzie ta martwica schodzi, ale schodzi kawałeczek, a nie wchodzi w głąb tego pędu. Może przy drzewkach jest inaczej to robione, na pewno inaczej, z tego co wiem. To będą owoce tu na dole, tylko one będą bardzo słabej jakości. W ogóle porównajmy tą wiechę, a tą wiechę, zobaczcie. Tutaj są dwie, trzy jakieś tam pąki kwiatowe i bardzo słabe. One tu będą następne wybijały, a tu mamy piękne, twarde, grube, już zielone niestety, czyli oby mrozów nie było, bo jak już są zielone, już pękły, za niedługo szyszki się będą robić, to może znowu przymrozić pyłek kwiatowy bądź pręcik. No pogodę taką niestety mamy, aurę u nas. Przy odmianach tych właśnie wielkoowocowych, czy bardziej wymagających jak Liberty obok, musimy pamiętać, że musimy większą połowę krzewu usunąć. Przy Draperze akurat nie, bo on sam nie drobnieje sam z siebie. Liberty drobnieje, jeżeli jest źle cięte, a Draper nie powinien drobnieć. Ale im więcej usuniemy, tym krzew nie wysila się za specjalnie na produkcję niepotrzebnych owoców, tylko na budowę krzewu na kolejne lata, bo plon produkujemy każdym cięciem nie tylko na bieżący sezon, ale na kolejne 2-3 lata. Tutaj zaraz dojdziemy do niego od dołu. Zobaczcie, to jest już niepotrzebne, bo krzew jest o wiele wyższy, więc ten pierwszy pęd, który gdzieś tam na początku był, jest zupełnie niepotrzebny. Usuwamy to, co było niepotrzebne. O, tu możemy to zostawić. I tego, on tutaj, zobaczcie, nawet na górze nie ma pąka kwiatowego. Tu ma jednego pąka kwiatowego, reszta to są pąki liściowe. Można je łatwo rozpoznać, bo ten jest obły, owalny.
pąk, a te są ostre szpiczaste, czyli to są liściowe. Cinamy znowu mniej więcej tak, 3 metrów niżej niż cały rządek, żeby wysokość późniejszej wiechy, która się tu zrobi za, w tym sezonie, tak żeby za rok była równa z całą budową krzewu. W ten sposób. I wszystko to, co drobne, tu usuwamy. O. Ciach. O, i zostawiamy te owoce na górze. Wiadomo, że przy cięciu jest tak jak z grzybami. Jak wracamy, to jeszcze byśmy coś chrobotnęli, albo ktoś, kto nas mija, też jeszcze by coś dociął, tak? Nigdy nie jest tak, że idealnie się to zrobi. Wszystkie pędy, które się krzyżują, wchodzą w bok. Wycinamy i usuwamy. Dlaczego? Liberty jest bardzo gęste i w momencie, kiedy zostawimy za dużo pędów, które będą nam... Tu zobaczcie, z kolejnego krzewu nam już wchodzi, a tniemy ten. Nie mamy prześwitu, już go trzeba by usunąć. Tu się pojawią liście. Ma pan tutaj plantację pod siatkami. Jak przychodzi rosa, deszcz i tak dalej, pod siatkami jest to trudne do wysuszenia, prawda? Jeżeli zostawimy za dużo owoców, w ogóle zostawimy jakikolwiek owoc tam na dole i za dużo masy liściowej, tu nie ma przeciągu, nie będzie schło i zamiast wyjść, rwać o 10 czy o 12, bo padał deszcz, to wyjdzie pan na następny dzień, bo to nie wyschnie, nie ma przeciągu pod siatkami. I dlatego trzeba mocno też ograniczać właśnie nadmiar tych pędów, których nie chcemy. Tu mamy kolejny pęd. Wszystko, co odchodzi w bok, byśmy usunęli. Ciach. Chociaż powiem wam szczerze, że ten jest w ogóle paskudny, schorowany. No bo to z wiekiem wszyscy mamy peseriozę i chorujemy. To nie znaczy, że plantacja jest chora, jak jeden pęd jest chory. Wystarczy ten jeden pęd usunąć. O. Ten idzie w bok. Usuwamy. O, niechcący nie ten uciąłem. To mnie tu właściciel teraz naliczy za straty. Pewnie. Tamten powinien zostać. Nie trafiłem sekatorem. A to nie powinniśmy wywalić tego starego? Tego, co pan go teraz tu? Nie, on tutaj ma bardzo fajny ten pęd owocowy. Widzi pani? O, to zostaje taki kołek, to nie znaczy, że on nie jest pożyteczny. Wszystkiego starego nie wywalimy. Chcemy, żeby co roku zostało 4, 6, 8 nawet pędów nowych, które nam już za rok będą świetnie owocowały, ale w tym roku też coś musi owocować, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj dwa nowe, które już będą świetnie owocowały. Musimy